Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pod poprzednim materiałem o młodzieńczym dowodzie świętego Tomasza na istnienie Boga pojawiło się stosunkowo dużo dosyć ciekawych komentarzy. Dzisiaj odpowiem na kilka takich ciekawych pytań. Zapraszam. Przynieś światło zaślepionym, odmień co złe z naszej strony. Te pytania moim zdaniem są po części okazją do tego, żeby zgłębić lepiej myśl świętego Tomasza, żeby wytłumaczyć pewne podstawowe pojęcia u świętego Tomasza z Akwinu. Dlatego też umieszczę ten materiał w cyklu Akwinata na chłopski rozum. Będę wyjaśniał tutaj proste, podstawowe pojęcia używane właśnie w filozofii tomistycznej, czy w ogóle w filozofii scholastycznej. Zacznijmy od komentarza. Ciekawe, skąd ten zuchwały pomysł, że coś, co się nie zmienia, może powodować zmiany. To jest idealna okazja do tego, żeby wyjaśnić, co w filozofii scholastycznej rozumiemy pod pojęciami możność i akt. Podstawowa sprawa, żeby zrozumieć w ogóle świętego Tomasza. Czymże jest możność i akt według niego? A więc, według świętego Tomasza w każdym stworzeniu można wyróżnić te właśnie rzeczy. Każdy byt zależny jest złożony z możności i aktu. Jest to, można powiedzieć, to charakterystyczne, ten charakterystyczny element każdego stworzenia, nie tylko stworzenia materialnego. Anioła również będzie można złożyć czy podzielić na możność i akt. O co chodzi? A więc w tej chwili realizuję moją możność do mówienia. Realizując moją możność do mówienia i na przykład nagrywania tego materiału, należy powiedzieć, że jestem w akcie nagrywania. Należy również powiedzieć, że realizuję moją możność, jeśli chodzi o możliwość zajęcia właśnie takiej pozycji, jaką zajmuję, a więc stoję w tej chwili. Można powiedzieć, że jestem w tym sensie właśnie w akcie. Również jestem w tym momencie w akcie, jeśli chodzi o używanie rozumu. Jestem natomiast w możności do tego, żeby usiąść. Jestem w możności do tego, żeby zasnąć. Jestem w możności do tego, żeby zrobić krok naprzód albo krok do tyłu. A więc możność oznacza jakąś możliwość, która w tej chwili jeszcze nie jest zrealizowana. To znaczy, gdy zostanie zrealizowana, jest ona już w akcie. A więc wtedy już mówimy o bytności w jakimś konkretnym aspekcie w akcie. No dobrze, ale co to ma wspólnego z tym komentarzem, który przeczytałem na początku? Ciekawe, skąd ten zuchwały pomysł, że coś, co się nie zmienia, może powodować zmiany. No właśnie, do odpowiedzi koniecznie potrzebujemy zrozumieć, czym jest możność i czym jest akt. Otóż, aby coś się zmieniało, musi mieć pewną możność właśnie. Każda zmiana jest przejściem z możności do aktu. Jest właśnie przejściem pomiędzy jednym a drugim. Tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem takiego przejścia, nie mamy w tej chwili żadnej zmiany. Każda zmiana, czy to położenia, czy to poznania, na przykład mam możność poznania języka francuskiego. Możność, ale nie znam języka francuskiego, a więc ta możność nie jest zaktualizowana, nie jest w akcie. A ten ruch, poznanie, zrozumienie, nauczenie się czegoś, ten ruch będzie wtedy możliwy właśnie, gdy coś przejdzie z możności do aktu. W drugą stronę oczywiście również akt zapominania, czy właśnie możność zapomnienia również jest pewną możnością. Z jednej strony patrząc, wtedy tracę coś, co było aktualne, jakaś wiedza staje się z powrotem nieaktualna, jeśli o niej zapomniałem i mam ewentualnie możność, aby ją sobie przypomnieć, ale aktualnie już jej nie mam. Natomiast również z drugiej strony patrząc, można powiedzieć, że zaktualizowało to jakąś konkretną możliwość, to znaczy możliwość zapomnienia, tak?
jestem w możności zapomnienia. Gdy faktycznie zapomnę, to wtedy można mówić tutaj o pewnym akcie, który się również zrealizował. A więc niezależnie od tego, z której strony nie patrzymy, zawsze zmiana będzie przejściem z możności do aktu. No i być może już niektórzy zwrócili uwagę na to, że powiedziałem, że każde stworzenie jest złożone z możności i aktu. Według świętego Tomasza z Akwinu pierwsza przyczyna, ta istota, która jest jednocześnie swoim istnieniem, czyli która jest jednocześnie swoim bytem, będzie czystym aktem, actus purus, tak nazywa święty Tomasz pierwszą przyczynę. Czysty akt, czyli pełnia bytu właśnie, gdzie wszystko jest zaktualizowane. Wszystko. Nam to się może kojarzyć, a to jakieś zło tam jest też zaktualizowane. No właśnie nie. Według świętego Tomasza z Akwinu zło jest brakiem koniecznego dobra. A więc jest właśnie brakiem jakiegoś aktu. Dobro jest aktem. To każde dobro istnieje w Panu Bogu w stopniu maksymalnym. Dlatego nie ma miejsca tam na żadną możność. Tam nic nie może się zmienić, bowiem jest to absolutnie czysty akt. Bez żadnej domieszki możności. Oznacza to, że w Panu Bogu nie może być zmiany, jeśli chodzi o poziom poznania, o oczywiście ruch w przestrzeni, o więcej lub mniej. Natomiast ze względu na to, że nie jest to utknięcie w jakimś jednym punkcie, na zasadzie utknąłem i nie mogę jakiejś możliwości już zrealizować, że to nie jest zamrożenie, tylko jest to właśnie pełnia bytu, czysty akt. Wszelkie możliwości są tam zrealizowane niejako, ale w tym stopniu, że nie może ten akt przejść w jakąkolwiek możliwość, nie może się zmieszać z jakąkolwiek, czy akt nie może się zmieszać z jakąkolwiek możliwością, nie może przekształcić się w jakąkolwiek możliwość, to właśnie rozumiemy pod pojęciem pełnia bytu. I teraz, według świętego Tomasza, każda zmiana będzie przejściem pomiędzy możnością a aktem, jednak według świętego Tomasza z Akwinu, aby do jakiejś zmiany doszło, musi być ten, który zmienia się lub zmienia coś innego, musi być w jakimś stopniu w akcie. Nie jest coś, co jest czystą możnością, nie może jeszcze działać. Nasza idea, coś mogłoby zaistnieć, wymyślamy sobie rasę krasnoludów, jest to właśnie pewna istota w tym znaczeniu, o którym mówiłem w poprzednim materiale, która nie ma jednak bytu i ona nie może sama zadziałać, nie może sama stać się bytem. Do tego, aby coś faktycznie zaistniało albo zadziałało, musi być obdarzone bytem, a więc musi być aktualne, musi być w jakimś stopniu w akcie. No i teraz, skoro przedmioty, istoty, rzeczy, byty działają, tutaj używam tych słów w trochę innym znaczeniu niż poprzednio, tu zaraz wyjaśnię też te różne znaczenia tych słów, bo to też jest tutaj bardzo istotne. Wszystko, co istnieje, może działać na tyle, na ile jest w akcie. Dopiero będąc w akcie, może przeprowadzać coś z możności do aktu. Dopiero istniejąc, mogę coś poznawać. Dopiero mając ciało, a więc materię, mogę oddziaływać tym ciałem na jakieś inne materialne przedmioty, przynajmniej w ten konkretny sposób. Dopiero samemu posiadając jakąś temperaturę, mogę rozgrzać coś innego, czyli jestem w akcie jakiegoś rozgrzania, posiadania jakiejś temperatury i dopiero wtedy mogę również przekazywać tą temperaturę dalej. Dopiero będąc w akcie poznania, zrozumienia czegoś, mogę prowadzić innych do zrozumienia tej rzeczywistości, a więc przeprowadzać ich z możliwości do aktu, jeśli chodzi o jakieś poznanie. Dopiero będąc żywym, mogę przekazywać życie. Dopiero będąc rozumnym, mogę prowadzić innych do tej rozumności. A więc byty działają na tyle, na ile są w akcie. A więc nie sama możność jest tutaj kluczowa do tego, żeby coś zadziałało. Pomimo tego,
że w tych bytach stworzonych zawsze zmiana jest przejściem z możności do aktu, to jednak akt jest kluczowy do tego, żeby coś zadziałało. To jednak coś, co już jest w akcie, czyli właśnie już jest bytujące w jakimś stopniu, może dopiero zadziałać i doprowadzić do jakiejś zmiany. I tak, ten czysty akt będzie miał najwyższą możliwość działania, pomimo tego, że w nim nie ma żadnej możliwości. To znaczy, będzie miał możliwość zadziałania zupełnie na zewnątrz, zupełnie poza sobą, jeśli można tak powiedzieć. Bo ostatecznie, to jest ten wielki, wielki paradoks, będzie wszystko, co Bóg, co pierwsza przyczyna zadziała, będzie poza nim, bo w nim nie ma żadnej możliwości, więc nic tam nie może się zmienić. Ale jednocześnie, ze względu na to, że jest tym czystym aktem, ostatecznie nic całkowicie poza nim nie będzie. A więc wszystko będzie całkowicie zależne od niego, ale jednocześnie będzie zupełnie poza nim, bowiem niezmieszane z jego istotą, niezmieszane z nim samym. On sam będzie odrębny i nienaruszalny w pewnym sensie, to znaczy nic tam się zmienić nie będzie mogło, ale jednocześnie wszystko inne jest od niego absolutnie zależne. Jak to jest możliwe? Pamiętajmy o tym, że ta zależność jest pewną relacją. Relacja nie musi być po obu stronach realnie oddziaływująca. Jeśli mamy relację, mamy jakieś dwa obiekty, które mają jakąś relację, ta relacja pomiędzy pierwszą przyczyną, aktem, pomiędzy Bogiem a jego stworzeniem jest taka, że po stronie stworzenia jest to relacja absolutnej zależności. Natomiast po stronie Pana Boga jest to relacja twórcza, ale nie realnie wpływająca na tą pierwszą przyczynę, czyli nic w nim nie zmieniająca. Jest to relacja, która ukonstytuuje tamten byt, ale jednocześnie nic nie zmieni w tym, który tworzy. Jakimś lekkim porównaniem może być tutaj relacja nauczyciela i ucznia. To znaczy, nauczyciel może przekazać wiedzę uczniowi, jednocześnie nic o tym uczniu nie wiedząc, jednocześnie nie mając po stronie nauczyciela, nic nie zostanie utracone i nic nie zostanie dodane. Na przykład nauczyciel, który napisał książkę, jego książka jest później czytana przez właśnie jakiegoś ucznia, ten uczeń wyciąga z tego pewne wnioski, przetwarza, w jego umyśle powstają nowe rzeczy i ten umysł został zapłodniony intelektualnie przez tego nauczyciela, natomiast ten nauczyciel w ogóle sobie z tego sprawy nie zdaje. Jest taki daleki obraz, natomiast jest to przykład takiej relacji, gdzie po jednej stronie mamy realne oddziaływanie na człowieka, a ten drugi obiekt zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy, że doszło tutaj do takiego skutku, że jego działanie miało taki skutek. Oczywiście pierwsza przyczyna nie może sobie nie zdawać z tego sprawy, no, ze względu na to, że jest wszystkim, czyli nic tam nie może umknąć. Jest to pełnia poznania poza kategorią czasu, widząca cały nasz czas z góry, czyli od początek świata, koniec naszego świata, całą rozpiętość czasu widząca po prostu z góry, z zewnątrz, więc tam nic nie może umknąć i oczywiście to jest tylko pewien ograniczony obraz, który ma tylko ten jeden aspekt pokazać, że może dojść do takiej relacji, gdzie po jednej stronie mamy naprawdę realną zmianę, a po drugiej stronie nie mamy takiej realnej zmiany, która byłaby spowodowana tą relacją. W naszym przykładzie nauczyciel, będąc w akcie poznania, spowodował akt poznania u tegoż czytelnika, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy. Oczywiście sprowokował, pisząc tą książkę i w jakiś sposób zadziałał, natomiast tam jakby widzimy, że to nie musi być jakaś zależność czasowa, to może być wiele wieków później, na przykład myśl świętego Tomasza rozpalająca nasze umysły dzisiaj. Więc ten nauczyciel, będąc w akcie, przeprowadził tego ucznia, tego czytelnika z możności do aktu. Podobnie może to być w przypadku pierwszej przyczyny czystego aktu. Pełnia bytu może przeprowadzić każdą istotę z możności do aktu, również w kontekście w ogóle jej istnienia, czyli obdarzyć istotę bytowaniem, obdarzyć istotę bytem
I to właśnie nazywamy stworzeniem. Pełnia aktu obdarza różne istoty konkretnym bytem, bez tego, że cokolwiek się w niej zmienia. Tak samo jak nauczyciel, który rozpala tą możność poznania u swojego ucznia, nic jednocześnie nie tracąc, a być może nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Kolejne ciekawe pytanie. No cóż, o ile dobrze rozumiem, istota równa się informacja. Istnienie równa się materia, albo dokładniej energia lub inny budulec. Bóg, informacja funkcjonująca samodzielnie, nie potrzebująca budulca. To wszystko to jeszcze nie dowód na istnienie Boga. Nie wiadomo, czy informacja może funkcjonować w oderwaniu od materii lub energii. No chyba, że jest z nią tożsama. Wtedy mielibyśmy Boga Spinozy, wszystko jest Bogiem. No ale jestem pełen podziwu, że ksiądz ją zapuszcza w takie regiony. Dziękuję za wyrazy podziwu i dziękuję również za dobre pytanie. Jak należy na nie odpowiedzieć? Otóż próba powtórzenia, czy jakby nazwania tego własnymi słowami, co powiedziałem, nie do końca się powiodła. Natomiast bardzo doceniam, że ona została tutaj zrobiona, bo to jest podstawa. Zauważam, zwracam na to uwagę, to jest bardzo ważne. Jeśli chcemy z kimś rozmawiać, to właśnie warto jest nazwać to, co on powiedział, naszymi słowami, żeby w ten sposób sprawdzić, czy my zrozumieliśmy go dobrze, czy on nas dobrze rozumie, czy pojęcia, których używamy, się pokrywają. To jest naprawdę kluczowa sprawa i tak się właśnie ze sobą rozmawia. A więc, jeśli chodzi o zestawienie istoty z informacją, tak, uważam, że jest to słuszne zestawienie, że można tak w uproszczeniu powiedzieć, że istota to jest, rozumiemy przez to, zbiór cech, który sprawia, że coś jest czymś, na przykład właśnie istota krasnoluda, zbiór cech, który czyni krasnoluda krasnoludem, istota człowieka, zbiór cech, który sprawia, że człowiek jest człowiekiem. Natomiast druga część, moim zdaniem, jest nieprecyzyjna. Istnienie jako materia, albo dokładniej energia lub inny budulec. Budulec jest tutaj trochę nieszczęśliwym słowem. Istnienie jest po prostu bytowaniem, jest konkretnym istnieniem, konkretnym bytowaniem. To nie musi być byt materialny. To znaczy w przypadku anioła również mamy zestawienie z istoty. Jego istota to jest zbiór cech, który go określa. Istota niematerialna właśnie, posiadająca rozum i wolną wolę. Osobowa istota niematerialna, posiadająca rozum i wolną wolę. I ta istota bytuje albo nie bytuje. Możemy sobie wyobrazić niebytującego anioła i bytującego anioła. I różni ich tylko fakt istnienia. To nie jest... Nawet energia jest tutaj moim zdaniem jednak nieprecyzyjnym, niepokrywającym się pojęciem z pojęciem po prostu istnienia. Korzystając z tej okazji, chciałbym wyjaśnić te pojęcia. Otóż, gdy mówimy tutaj o istocie, to nie mówimy o niej w takim potocznym znaczeniu tego słowa, czyli że jest jakaś istota, na przykład nazywamy, nie wiem, tu jest konkretny człowiek, Paweł, i nazywamy go, że to jest właśnie taka istota ludzka. Nie to mamy na myśli, gdy mówimy tutaj o istocie. Mówimy o zbiorze cech, które sprawia, że człowiek jest człowiekiem. Gdy mówimy tutaj o bycie, to mamy na myśli właśnie bytowanie, czyli to fakt, że coś istnieje albo nie istnieje, to jest wtedy brak bytu. No więc również mówiąc o bycie, nie mamy na myśli konkretnego bytu. Znowu Paweł jest konkretnym bytem. Tak też można używać tego słowa. Nie, my tutaj mówimy o, gdy mówimy o bycie, o konkretnym fakcie zaistnienia lub nie zaistnienia danej istoty. Więc żeby to ujednolicić, ja będę mówił o stworzeniu jako właśnie o swego rodzaju bycie, istocie, która ma istnienie. Istocie, która nie musi mieć istnienia, a jednak ma istnienie. Wtedy będę mówił o stworzeniu. Więc stworzenie jest to istota, która faktycznie bytuje. No i taki anioł jest stworzeniem, taki człowiek jest stworzeniem, taki krasnolud w tym sensie nie jest stworzeniem, że jest istotą, która nie została obdarzona bytowaniem.
Wracając teraz do naszego pytania, tutaj użytkownik zestawia Bóg, informacja funkcjonująca samodzielnie, nie potrzebująca budulca. Nie jest to całkiem zgodne z tym, co powiedziałem w moim materiale. To nie jest informacja istniejąca samodzielnie, tylko informacja, jeśli byśmy chcieli pozostać w tym nazewnictwie, informacja absolutnie tożsama z energią, o której tutaj użytkownik mówił, natomiast jak powiedziałem, nie uważam to za precyzyjne, czyli jest to istota tożsama z bytem. Istota, która jest bytem. I dlatego tutaj nie mówimy o stworzeniu, tylko właśnie mówimy o czystym akcie. Tam, gdzie nie ma żadnej możliwości, gdzie nie ma możliwości nawet połączenia tej istoty z bytowaniem, bo bytowanie zawiera się w samej istocie. No i oczywiście sam fakt pomyślenia o takiej istocie jeszcze nie dowodzi jej istnienia. To jest moim zdaniem niedoskonałość dowodu świętego Anselma z Canterbury. On właśnie tak przeprowadza ten dowód. Mówi, że możemy pomyśleć, wymyśleć taką istotę, która zawiera w sobie istnienie, czyli taką właśnie istotę, która jest czystym aktem, w której nic się nie zmienia, która jest pełnią bytu. I taka istota według świętego Anselma po prostu musi być. No bo jeśli z definicji, dlatego że w jej definicji zawiera się to, że jest pełnią istnienia, a więc musi być. Natomiast ten dowód jest dalece niepełny, dlatego że on nie odpowiada na pytanie, czy faktycznie taka istota jest. Bo to jednak nie jest tożsame. To, że w definicji możemy wymyślić teoretycznie sobie taką istotę, która musi być. Na przykład wymyślamy sobie właśnie takiego człowieka, który ma skrzydła i dopisujemy sobie do jego istoty, że ta istota jest koniecznie połączona z bytowaniem. Nie można tego rozdzielić, po prostu musi być. Możemy sobie wyobrazić takie połączenie, natomiast nie oznacza to jeszcze, że taka istota jest. Skąd więc wiemy według świętego Tomasza, że istnieje Bóg, że istnieje pierwsza przyczyna? Mówiłem o tym w ostatnim materiale, tutaj powtórzę to tylko w jednym zdaniu, bo są to rzeczy trudne i być może ilość powtórzeń tutaj jest pomagająca i za każdym razem spojrzenie trochę z innej strony może tutaj jednak w jakimś stopniu pomóc. A więc według świętego Tomasza ten dowód należy przeprowadzić w ten sposób. Każda istota, która wymaga bytu z zewnątrz. Każda istota, której może również nie być, musi być spowodowana z zewnątrz. Musi mieć proporcjonalną przyczynę. Dlaczego musi być sprowokowana z zewnątrz? Dlatego, że nie może sama siebie powołać do istnienia. Jeśli taka istota nie ma jeszcze bytu, nie może więc zadziałać jeszcze i powołać się do istnienia. Potrzebuje jakiejś przyczyny zewnętrznej. Może to być jakieś inne stworzenie, czyli jakaś inna istota, która jest akcydentalnie, przypadłościowo połączona z bytowaniem. Natomiast ta inna, gdzie jest to zestawienie, istota, która nie musi być, ale jednak jest, również musi być spowodowana przez coś zewnętrznego, a więc ostatecznie nie jest w tym sensie proporcjonalną przyczyną, bo nie jest w stanie ostatecznie wyjaśnić zaistnienia tych wszystkich rzeczy. Żeby racjonalnie wyjaśnić zaistnienie tych wszystkich rzeczy, potrzeba przyjąć przyczynę, która nie została spowodowana przez coś zewnętrznego, tylko taką przyczynę, która nie potrzebuje zewnętrznej przyczyny, a jest tylko jeden rodzaj, logicznie rzecz biorąc, tylko jeden rodzaj przyczyny, która nie potrzebuje sama innej przyczyny, to jest właśnie istota, która jest bytem. Taka, która jest niepodzielna, gdzie nie można rozdzielić istoty od bytowania, bo sama istota jest bytowaniem. A więc według świętego Tomasza, bez przyjęcia takiej istoty, która jest swoim bytowaniem, czyli takiej istoty, która nie potrzebuje zewnętrznej przyczyny. Według świętego Tomasza cały ciąg tych pojedynczych przyczyn, takich powiedzmy przyczyn stworzonych, czyli istot, które mają bytowanie z zewnątrz, które nie są koniecznie połączone z bytowaniem, według świętego Tomasza cały ich ciąg jest logicznie niewyjaśnialny, dopóki nie mają proporcjonalnej przyczyny, czyli takiej przyczyny, która sama nie potrzebuje innej przyczyny.
Nie wiem, czy rozumiemy, nawet jeśli przyjmiemy sobie na przykład, że wszechświat teraz się rozszerza, a później kurczy, zbija się w taki mały skrawek przez czasoprzestrzeni, później znowu się rozchodzi, znowu kurczy i na przykład przyjmiemy, że tak to trwa po prostu całą wieczność. To i tak potrzebujemy proporcjonalnej przyczyny do zaistnienia tego modelu, do zaistnienia takiego właśnie konkretnie modelu wszechświata, który się rozszerza, który się kurczy, w którym obowiązują takie i takie prawa fizyki, w którym jest czas i przestrzeń. Czas i przestrzeń również potrzebują proporcjonalnej przyczyny. Same w sobie nie mogą być tą istotą, która jest bytowaniem, bo ta istota konieczna, która jest bytowaniem, musi być pełnią bytu. To jest trochę kolejna myśl, którą należy tutaj doprowadzić, którą należy tutaj dodać. Ta istota, no bo skoro ta istota jest bytowaniem, jest tożsama z bytem, to znaczy, że musi być pełnią. Nie można nic do niej dodać, nie można nic od niej odjąć. Jest po prostu pełnią. Skoro jest pełnią, to nie ma w niej zmiany, nie ma przejścia z możności do aktu. Skoro nie ma w niej zmiany, no to nie może to być nasz wszechświat czy nasza czasoprzestrzeń, bo ona jest wysoce zmienna, wysoce podległa jakimś prawom, wysoce złożona, nawet widocznie złożona z możności i aktu. A więc nawet jeśli zadamy takie pytanie, no dobrze, nasz wszechświat czasoprzestrzeń, nawet przyjmując wbrew objawieniu, to tylko taka spekulacja. Nawet jeśli ktoś przyjmie, że model wszechświata, wieczny model wszechświata, właśnie taki kurczący i rozpychający się na zmianę wszechświat. Nawet to przyjmując, potrzebujemy proporcjonalnej przyczyny zaistnienia tego. No to mówimy, no dobra, ale to nie musi być jeszcze pierwsza przyczyna, to może być jakaś inna przyczyna, to nie musi być ta istota. Być może coś innego istnieje, jakaś taka, w cudzysłowie, maszyna do tworzenia takich wszechświatów. Jeśli przyjmiemy jakąś inną przyczynę, no to musimy zadać sobie pytanie, no dobrze, to coś wielkiego, co było w stanie powołać do istnienia cały ten wszechświat, włożyć w niego wszystkie te zasady, tak właśnie ukształtować prawa fizyki, żeby to działało tak, jak działa. No dobrze, ale to ta istota jest spowodowana, ma jakąś zewnętrzną przyczynę, czy nie? Jeśli nie ma zewnętrznej przyczyny, no to w jaki sposób istnieje, nie posiadając przyczyny? Jedyny racjonalny sposób istnienia takiej rzeczy, która nie posiada przyczyny, jest taki, że jest, tak w cudzysłowie, samoprzyczynowa. To znaczy, że jest czystym aktem. Nie można samego siebie spowodować, bo coś, co jeszcze nie istnieje, nie może zadziałać. A więc jedyny rodzaj takiej w cudzysłowie samoprzyczynowości to jest taki, gdy mamy do czynienia właśnie istotę, która jest bytem. Czysty akt. Czyli tam, gdzie nie ma żadnej zmiany. Wtedy mamy do czynienia z pierwszą przyczyną. Jeśli przyjmujemy natomiast, że ta przyczyna stwarzająca świat nie jest czystym aktem, jest w jakiś sposób zmienna, a więc ta istota nie jest koniecznie, nie jest tożsama z bytowaniem, no to znaczy, że została spowodowana przez coś innego. No i wtedy trzeba znowu cofnąć się krok. No to jaka to była przyczyna, która to sprowokowała? No i trzeba zadawać to pytanie coraz dalej. I żeby znaleźć wyjaśnienie, którego domaga się nasz rozum, wyjaśnienie zgodne z naszym racjonalnym sposobem myślenia, czyli zgodne z zasadą proporcjonalnej przyczyny, jedynym wyjaśnieniem, jedynym logicznym, racjonalnym wyjaśnieniem zaistnienia tego wszystkiego jest właśnie czysty akt. Jest istota, która jest jednocześnie bytem, która jest tożsama ze swoim bytowaniem. W ten sposób odpowiedziałem również na wiele innych zarzutów, które się pojawiły. Zacytuję jeszcze tylko jeden. Jeśli mamy do czynienia z wszystkim, to w żaden sposób nie obliguje do braku zmian. To jedynie obliguje do tego, że nie można mieć więcej. Możemy mieć więcej niż nic oraz mniej niż wszystko. Ewentualnie nic lub wszystko. Każda zmiana, zarówno formy, jak i ilości, jest możliwa. Zgodnie z prawami fizyki, konkretnie z zasadą zachowania, i tu jak kto woli masy lub energii, bo zgodnie z E równa się mc kwadrat, to wszystko jedno, może być tylko wszystko, ale może zmieniać dowolnie swoją formę oraz położenie w czasoprzestrzeni. Ale to właśnie mówimy o innym wszystkim. Myślę, że to już się wyjaśniło, gdy mówiłem o czystym akcie. Czysty akt, nie można go przesunąć w czasoprzestrzeni, bo on musi być
wszystkim. To znaczy nie da się, nie ma tam żadnej możliwości, którą można przesunąć, żadnej formy, którą można dodać. Nic, właśnie nic tam nie można dodać, ani nic ująć. Również w kontekście postępu czasu, właśnie zmiany położenia, przesunięcia. Czysty akt. Bytowanie. Prosty byt. Prosty w sensie absolutnie niezłożony. Bez żadnej możliwości. To nazywamy właśnie Bogiem, pierwszą przyczyną. Przy okazji ksiądz się sam zaorał zdanie później. Skoro od istoty istnienia nie można nic odjąć, to nie może ona obdarzyć istnieniem, bo jest istnieniem, a nie można jej nic odjąć. Nie istnieje więc istnienie poza istotą istnienia, bo tylko istota istnienia jest istnieniem i nic innego nie może istnieć, jeśli nie będzie wynikało z przyczyny, jaką jest istota istnienia. Jak ksiądz twierdzi, nie można jej nic odjąć, więc poza istotą istnienia nic nie może istnieć. Więc albo istocie istnienia jednak można odjąć, patrz mój pierwszy akapit, albo po prostu, tu mój lekki wulgaryzm, więc nie będę czytał dalej. A więc myślę, że to też się wyjaśniło na przykładzie tego nauczyciela piszącego książkę, mistrza piszącego książkę i ucznia. W przypadku tego nauczyciela również on nic sobie nie odejmuje, a mimo to jednak udziela czegoś swojemu uczniowi. I tak samo ta istota, która jest tożsama z bytowaniem, ten czysty akt, właśnie ze względu na to, że jest czystym aktem, bo według świętego Tomasza działać może to, co jest w akcie, na tyle, na ile jest w akcie, i tylko to może przeprowadzać z możności do aktu. A więc czysty akt, pełnia bytowania, będzie mogła wszystko przeprowadzić z możności do aktu, będzie mogła spowodować każdy akt, a więc każde istnienie, jednocześnie niczego sobie nie ujmując, tak jak to widzieliśmy w tej relacji. A więc jak najbardziej można udzielać, jednocześnie niczego sobie nie ujmując. Co więcej, można udzielać, jednocześnie niczego w sobie nie zmieniać, tak jak nauczyciel, który napisał tą książkę. Udziela swojej wiedzy, jednocześnie niczego nie tracąc. To wszystko już w tym materiale. Bardzo dziękuję za te komentarze, które tutaj przytoczyłem, i również za inne. I zachęcam bardzo do dalszej dyskusji na ten temat. Uważam, że jest to rzecz absolutnie kluczowa, aby o takich rzeczach myśleć. Pamiętajmy o tym. Boga można poznać rozumowo. Jest to wynik naszego logicznego wnioskowania. I jeśli człowiek chce odrzucić to rozumowe poznanie Pana Boga, to ostatecznie musi postąpić mniej więcej jak Pan Fiałkowski, czyli zanegować w ogóle możliwość ludzkiego poznania. Stwierdzić, że w ogóle nie wiemy, czy nasze poznanie jest coś warte, czy nie, więc nie można też wyciągnąć wniosku na temat istnienia Pana Boga lub nie. A więc jak najbardziej warto temu się poświęcić, warto nasz rozum tutaj ćwiczyć, warto wykazywać, że w ten sposób wiara jest zgodna z naszym rozumem. Tutaj jeszcze pojawiały się też pytania, ale jak to, przecież Jezus Chrystus wcielenie, jak to Bóg może nie być zmienny? Pamiętajmy, że wchodzimy tutaj trochę w inny poziom. A więc mamy rzeczy, które możemy poznać naszym rozumem. Święty Tomasz nazywa to prologiem do wiary, i to jest istnienie Boga, istnienie pierwszej przyczyny. O Trójcy Świętej nic byśmy nie wiedzieli, gdyby nam Pan Bóg sam tego nie objawił. Jest to ściśle przedmiotem wiary, który przyjmujemy ze względu na wiarygodność świadka, przede wszystkim ze względu na wiarygodność Pana naszego Jezusa Chrystusa, który uwiarygodnia swoją naukę świętością życia, świętością samej tej nauki, swoimi cudami, przede wszystkim swoim zmartwychwstaniem. Jednocześnie wiarygodność tych prostych ludzi, nieuczonych apostołów, którzy idą, prezentują naukę na najwyższym poziomie, a na zasadzie na wyższym niż najwyższym, bo zawiera to również tajemnice wiary, jednocześnie zdradzają wielką roztropność, rozsądek, ale i gotowość potwierdzić swoje to świadectwo swojej wiary aż do samego końca. Nawet jeśli ktoś ich zabije za to świadectwo, to są chętni do tego, żeby życie swoje oddać, żeby potwierdzić prawdziwość tego świadectwa, którego naprawdę nie mogli sami wymyślić, które naprawdę ewidentnie ich przerasta. Ale teraz wracając do Pana Jezusa i niezmienności Pana Boga. To jest tak samo jak ta relacja, o której mówiłem. To znaczy, Bóg w swojej niezmiennej naturze nie zmienia się w momencie wcielenia. Po stronie ludzkiej natury
Chrystusa jest realna zmiana. Tam mamy to realne zjednoczenie boskiej natury z ludzką naturą. Po stronie ludzkiej natury to jest zmiana niewiarygodna i to jest wyniesienie ponad wszelkie standardy, ponad wszystko, co można sobie wyobrazić. Natomiast po stronie Pana Boga czystego aktu to wciąż jest relacja, która realnie nic w czystym akcie nie zmienia. Podobnie jak te inne relacje, o których mówiłem, podobnie jak całe stworzenie. Pan Bóg stwarza wszystko, w nim to nic nie zmienia. Czysty akt może przeprowadzić wszystko z możności do aktu, jednocześnie w ogóle się nie zmieniając. I tak samo jest wcieleniem. Czysty akt może zjednoczyć się z ludzką naturą tak bardzo, że mówimy o Bogu i człowieku, jednocześnie nic samego w samym sobie nie zmieniając. Bo na tej samej zasadzie jak ten mistrz i nauczyciel powoduje zmianę, jednocześnie niczego sobie nie ujmując. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przynieś światło zaślepionym, odmień co złe z naszej strony.